Dzień dobry, kochani. Witam na moim kanale. Sabina Wolter, Love and Intimacy Coach. Chciałabym, zanim zaczniemy, to polecić Wam zerknięcie w opis filmu. Załączam tam linki do mojej darmowej medytacji, która otwiera na intymność, bliskość, na to, żeby poczuć się dobrze z własnym ciałem i na praktykę intymnościową, którą również załączam pod opis tego filmu. Do zabawy solo, jak i w parze. A teraz przejdę do rzeczy. Kochani, czy kojarzycie tych ludzi, którzy mają takie cechy, że jak się na nich patrzy, to po prostu no wiesz, że chcesz być w pobliżu takiej osoby. Ona jest niezwykle pociągająca. Ona jest ugruntowana w sobie. Ona jest tak magnetyczna, że chcesz być przy takiej osobie. Gdy takie cechy ma kobieta, to jest niezastąpiona. Ma się wrażenie, że ona jest kwintesencją kobiecości, jest cieleśnie piękna. Pomimo tego, że być może nie jest jak te modelki albo te ideały z mediów, które oglądamy, ale ma to coś, ma tę iskrę, ma tę niezwykłą, seksowną jakość w sobie. Emanuje seksapilem, emanuje tym czymś, taką pewnością siebie, taką dziecięcą ciekawością, radością, nastawieniem, że cokolwiek by się nie działo, to ona czuje się spokojnie. Ona czuje się spokojnie i pewna siebie i wie dobrze, że może zaufać sobie. Wyodrębnię więc dla Was tych kilka cech, które czuję, że są najbardziej pożądane, najbardziej cenione i często nienazwane. Nieuświadomione, bo to zaskoczy Was. To nie jest wygląd. I nie chciałabym być też źle zrozumiana. Wygląd jest ważny. To jest ważne, żeby po prostu wyglądać schludnie. Ale wygląd nie jest na pierwszym miejscu. Gdy spytasz mężczyznę lub kobietę o to, jak miałaby wyglądać ta kobieta, o której śnią, no to oni raczej ten wygląd opiszą jako, że to jest taka dziewczyna z sąsiedztwa. Zadbana kobieta, która jest po prostu zdrowa. Może ma określony kolor włosów albo oczu, w zależności od preferencji czy kształt figury, ale to nie jest ktoś taki, jak nam, kobietom, czasem się wydaje, że ma być. Nie. Za to te cechy, które możesz w sobie wzbudzać i wzmacniać, droga kobieto, one dawno w tobie były, od zawsze są, tylko wymagają takiego właśnie treningu, egzekwowania i sprawdzania, jak się czujesz, gdy one mogą wyrażać się przez Ciebie. Pierwszą taką cechą, niezaprzeczalnie piękną, ważną cechą jest pewność siebie. Pewność siebie. Pewność siebie, nie arogancja, jakaś poza, czyli jestem wyżej niż inni i jestem tutaj lady boss i wszystkimi rządzę albo ustawiam. Nie. Pewność siebie, czyli wiem, kim jestem. Wiem, skąd pochodzę. Wiem, jaką mam przeszłość i jestem z nią pogodzona. Wiem, jak się zachowuję w określonych sytuacjach. Wiem, że mam swoje ograniczenia. Wiem, gdzie są moje granice i potrafię je egzekwować i szanuję granice innych ludzi. I dobrze się czuję we własnym ciele i ono sprawia mi przyjemność. Pewność siebie w takich kontekstach. Pewność siebie również w karierze. Pewność tego, że jestem na drodze, która mnie spełnia, która mnie wzbogaca, która dodaje mojemu życiu frajdy i przyjemności. Takie cechy, które składają się na szeroko rozumianą pewność siebie, one są niesamowite. Spytaj kogokolwiek o to, co ceni w drugim człowieku, jeżeli chodzi o relację erotyczną. I 90% ludzi, myślę, że więcej, powie, że pewność siebie jest bardzo ważna. Także pewność siebie jest niezwykle istotna. Jeżeli czujesz, że masz problem z pewnością siebie, może to wynika z niższej samooceny, może z tego, co przeżyłaś lub przeżyłeś, ale warto wówczas to pogodzić ze sobą, przejść, zintegrować te doświadczenia i nie pozwalać na to, żeby one decydowały za Ciebie. Drugą taką cechą jest ufność. Ufność. Nie uległość, ale ufność. I ta ufność jest standardem. I ona się nie wzbudza tylko, gdy jest bezpiecznie i komfortowo. Czyli nie po wielu dniach namiętnych uniesień, gdzie
jest tak przytulnie, tak dobrze, tak przyjemnie i wówczas jest takie, ufam Ci. Nie. Szczególnie ta ufność jest testowana właśnie w chwilach, gdy jest jakieś zagrożenie, gdy włącza się niekomfortowa sytuacja. Wtedy to jest właśnie testowane. I jeżeli wówczas Ty jako kobieta jesteś w stanie pozwolić sobie na taką postawę, jesteś nie do zastąpienia. Cecha numer 3. Taka kobieta czuje się świetnie we własnym ciele. Ona je kocha, bo siebie kocha. Ona je szanuje, bo siebie szanuje. Ona je lubi, bo lubi siebie. Któż mógłby się oprzeć takiej mieszance, gdzie kobieta się kocha, gdzie uwielbia swoje ciało, czuje się w nim wspaniale, potrafi wprowadzić do niego swojego kochanka czy kochankę. Powiedzieć, tu lubię, tam mniej, tu jest moje tak, tutaj nie. Mocniej, wolniej, szybciej, delikatniej, brutalniej. Kto z nas nie lubi takich osób? Kto z nas nie chciałby uprawiać miłości z taką osobą? Ale jako, że taka kobieta potrafi komunikować się z własnym ciałem, z własnym charakterem, czuje się ze sobą dobrze, czuje się bardzo komfortowo z drugim ciałem. I czuje się komfortowo komunikując się z drugim ciałem, z drugim człowiekiem, bo doskonale wie, ile jej zajęło czasu, energii i przykrych doświadczeń wypracować taki dialog ze sobą samą. Więc docenia to po prostu, że mówi, że nadaje to, na czym jej zależy, że potrafi wejść w konwersację, również tę niewygodną, i wyjść z tego, bo się kocha. Właśnie dlatego, że się kocha. I jej standardy są bardzo wysokie. Jej próg tolerancji, tam nie ma miejsca na akceptację rzeczy, które nie są do zaakceptowania. Żadnej miałkości, średniości, przemilczeń, białych kłamstw, domysłów. Jest jasna komunikacja właśnie dlatego, że się szanuje, kocha i lubi. I robi to samo innym ludziom. Traktuje ich tak samo. Kocha ich, lubi i szanuje. I jeżeli ktoś wchodzi w relację z nią, to otrzymuje taki sam szacunek, taką samą miłość, takie samo traktowanie. Kolejną cechą jest odpowiedzialność za siebie. Odpowiedzialność za siebie. Bo odpowiedzialność jest taką składową wolności. Jeżeli człowiek jest odpowiedzialny za siebie, jeżeli kobieta, mężczyzna są odpowiedzialni za siebie, to umieją korzystać z wolności. Jeżeli wolność zakłada, że widzę dokładnie wszystkie możliwe opcje i wiem, jakie będą konsekwencje moich wyborów, to wybieram te najlepsze. Więc nie zjem ciastka, ale pójdę na siłownię. Nie będę spędzać weekendu przed Netflixem, ale na przykład zacznę kurs, żeby się rozwijać i na przykład założyć własny biznes, co wzbogaci moje życie. I będę też odpowiadać za moje decyzje, za moje cechy, za rzeczy, o których być może jeszcze nie mam pojęcia, że już się stały, a dotyczyły też mnie. I będę wiedzieć, jak się zachować, jaką lekcję z tego wyciągnąć i podziękuję za tę lekcję. W kontrze do takiej cechy, chciałabym nadać taki kontrast, żeby to było też widoczne. W kontrze do takiej cechy jest narzekanie, zrzędzenie, zrzucanie odpowiedzialności na innych, obwinianie, szukanie winnych, bycie w takim położeniu ofiary. Cały świat mi się przytrafia, ktoś coś czegoś ode mnie chce, czemu ja, czemu nie ktoś inny. Jeżeli bierzemy odpowiedzialność za siebie, to automatycznie stajemy się bardziej atrakcyjni. Kolejną ważną rzeczą jest cel w życiu i pasja. To się łączy z tym, jak się korzysta z wolności, jaką się ma. Odpowiedzialnie korzysta z wolności, jaką się ma. Ale cel w życiu. Każdy z nas ma swój unikalny cel. I każdy z nas ma unikalną drogę ekspresji własnych pasji. A człowiek, który jest zanurzony w swojej pasji, jest pasjonujący. Człowiek, który jest znudzony, jest nudny. Jeżeli kobieta jest przepełniona pasją do życia, widzi w życiu cel, widzi, jak może oddać swój unikalny talent, zna swoje talenty i potrafi się nimi podzielić, wie, w jaki sposób chce wzrastać, czego chce doświadczać, wie, jak chce się czuć i potrafi powielać te stany emocjonalne, które sprawiają, że czuje się przyjemnie, która otacza się ludźmi, którzy rezonują na tym samym polu, dba o to, żeby jej finanse były zdrowe, dba o to, żeby zawsze mieć grono ludzi wokół siebie,
która ma pasjonujące życie. I nie mówię o niczym wystawnym. Mówię o prostych rzeczach, takich jak dbanie o bliskość we własnej społeczności, którą się sobie stworzyło, w której się jest. Takich jak dbanie o to, żeby Twoje ciało było witalne i zdrowe. Takich jak dbanie o to, żeby zawsze mieć coś odłożone na czarną godzinę, jeśli chodzi o finanse, po to, żeby umieć spełniać każdą swoją potrzebę. Takich jak znanie swoich potrzeb, podstawowych potrzeb i świadomość tego, jak je spełniać dla siebie samej. Bo jeżeli jakakolwiek moja potrzeba jest niespełniona, to moim przywilejem jest ją spełnić i jeżeli jestem z kimś w relacji, no to mogę powiedzieć, w jaki sposób ta osoba może mi w tym pomóc. Ale nie ona jest od tego, żeby je spełniać. Okej? Jest zasadnicza różnica. I kobieta, która czuje cel w życiu, która ma pasję, która wzbudza codziennie wdzięczność w sobie za to, ile robi, jaka jest, co otrzymuje, co zauważa, to jest kobieta, z którą chce się być. Okej? Chce się z nią być. I ostatnią cechą, ona po prostu lubi być kobietą. Ona cieszy się swoją kobiecością. Ona nie widzi w tym słabości, czy zagrożenia, czy czegoś, co jest czymś mniej lub gorszym od czegoś innego. Ona cieszy się ze swojej kobiecości, cieszy się z jakości, jakie przychodzą z cechami kobiety. Z łagodności, z cierpliwości, z empatii, z opiekuńczości. Ona pozwala na to, żeby te cechy w niej były, pozwala im się wyrażać i jednocześnie dba o to, żeby one nie wzrosły do tej patologicznej formy, jaką często obserwujemy pośród kobiet, to znaczy nadopiekuńczości czy przekładania potrzeb innych nad własne. To są patologiczne odmiany tych naturalnych, dobrych jakości, dobrych w znaczeniu takich, które nam służą i ludziom, którzy są z nami w relacjach. Taka kobieta ciesząca się własną kobiecością. I w ciele, i w swoim charakterze, w swoich unikalnych jakościach. Ona jest niezwykła. I podsumowując, jeżeli szukasz miłości w drugim człowieku, jesteś otwarta na relacje i chcesz przyciągnąć partnera lub partnerkę, z którą będziesz mogła wejść w długi związek, to zastanów się, jak możesz wzbudzać w sobie i wzmacniać właśnie takie cechy. Bo gwarantuję, że te, które myślisz, że ktoś wymaga od ciebie, żebyś miała, to nie są te cechy. To bardzo często nie są te cechy. Tak naprawdę najbardziej atrakcyjni są ci ludzie, którzy są ludzcy, kochający, szanujący się, dobrzy. Którzy są ludźmi. I bądźmy szczerzy, i stawiają siebie na pierwszym miejscu. Takich ludzi naprawdę bardzo się chce. Bardzo się pragnie. Ich jest niewielu, ale możesz być jedną z tych niewielu. I wszystkie oczy będą wtedy zwrócone na ciebie. Ale jeżeli jesteś w tym położeniu, w tej masie ludzi, którzy nigdy nie zrobią tej odpowiedniej pracy, nie podejmą się tego wysiłku, żeby wykuć z siebie tę osobowość, która w nich dawno jest, ale przeszkadzają im w tym ich własne doświadczenia, ograniczenia albo lęki, co jest w porządku, bo każdy z nas był na takim poziomie i to jest okej. Trzeba z niego wyjść, trzeba przyjąć, że trzeba z niego wyjść. Ale jeżeli chcesz czegoś więcej, szukasz czegoś, co ma odzwierciedlić Twoje pragnienia, to jak chcesz wzrastać i chcesz budować to w relacji z innym człowiekiem, który jest na tym samym polu, to będąc tutaj i celując tu, potrzebujesz mostu. Bo ta osoba, ona ma inne priorytety niż ta osoba, jeśli chodzi o to, jaka ma być ta wspaniała, wymarzona, idealna partnerka czy partner. Bo w tym położeniu czasami słyszę od moich klientów czy klientek, że byleby był lub była. To chyba nie o to chodzi. Ale ta osoba, ona doskonale wie, czego chce. Jej próg tolerancji jest zupełnie inny. Ta osoba wie doskonale. Więc wzrośnij do tego poziomu i gwarantuję Ci, że przyciągniesz takie osoby. Ten film nie jest instrukcją na to, jak przyciągnąć do siebie idealnego partnera.
jest tylko wskazówką na to, żeby ewentualnie zainspirować do przemyśleń i chciałabym go zakończyć taką anegdotą. Na jednym z moich coachingów moja klientka powiedziała, że wszyscy jej poprzedni partnerzy to byli po prostu debile, kretyni i tak dalej. Bardzo brzydko się wyrażała i weszłam z nią w dyskusję na ten temat i spytałam się jej w końcu, to jakie cechy miałby mieć ten partner, którego byś chciała w swoim życiu? Czy znasz takie cechy? Czy wiesz, czego chcesz? I na następny nasz coaching przyszła z listą. Nie żartuję, tam była lista. I tam była masa cech. I gdy je wszystkie wymieniła, to się jej spytałam, jak myślisz, ten mężczyzna, którego tu opisałaś, jaką on ma listę? Klientka najpierw się trochę oburzyła, ale potem szybko zrozumiała, o co chodzi. Jeżeli chcesz takiego człowieka, to też musisz się takim człowiekiem stać. Ale tym samym zachęcam Was wszystkich. Szczególnie dziewczyny, kobiety, które mnie oglądacie. Zastanówcie się, jakie są te Wasze jakości, które mogą Wam pomóc w życiu i które Wy cenicie najbardziej w ludziach. Bo to są te jakości, które Wam niezwykle pomogą. I tym samym chciałabym życzyć wszystkiego dobrego, przyjemnego, soczystego, fantastycznego czasu. I do usłyszenia, do zobaczenia.